Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego był minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Witam panią redaktor. Dzień dobry. O której Sejm dzisiaj skończył obrady? Chyba w okolicach godziny trzeciej. No do, do, w pół do pierwszej trwały jeszcze dyskusja dotycząca dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej nasz obywatelski projekt też w nocy Emerytur. emerytalny. Ten, no, z, zwracałem uwagę marszałkowi Sejmu, że jak już są obywatelskie e, projekty, no to dobrze by było je, obradować nad nimi w takim porze, żeby ci obywatele co się podpisali, chociaż mogli zobaczyć to w telewizji. No, 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 no. A co wynika z tych nocnych obrad, jeśli chodzi o, o ustalenia w sprawie Trybunału? nic nowego, pani redaktor i szanowni państwo. Czyli nie będzie kompromisu? Nie, ma nie szans będzie na, wyciszenia sporów? Nie ma szans na kompromis. My wyciągnęliśmy rękę, złożyliśmy ustawę konsensualną, składaliśmy poprawki, ale nie ma dobrej woli chęci po stronie PiSu. Kompromis może można Bo zawrzeć to te, wtedy, Mówią, że nie ma, nie ma woli do kompromisu po stronie opozycji. Akurat nie mówią o PSL-u, ale mówią ogólnie o opozycji. No dlatego trzeba rozróżniać w opozycji różne partie i PSL naprawdę z wielką skrupulatnością starało się przedstawiać swój projekt zgłaszać poprawki chodzić na różnego rodzaju spotkania ale dobra wola musi być po dwóch stronach po a stronie chodzi... pisuje nie ma. a jeśli chodzi o ten projekt obywatelski który jest de facto waszym projektem tak. to warto było go składać bo wiadomo że w sprawach emerytalnych i takich sprawach związanych z budżetem to rację ma rządząca większość to, to przy każdej ustawie decyzję ostateczną podejmują ci, którzy mają większość w parlamencie. Jasne, ale, ale, ale to jest akurat się... szczególnie ważne. Tak, to właśnie prawda. ze względów budżetowych też też, ale ze względów społecznych bardzo ważne. Dlatego cieszę się, że odwołaliśmy się do głosu e, naszych rodaków. E, oni złożyli ten projekt razem z nami i jest sukces, bo nie został wyrzucony w pierwszym czytaniu. Nikt nie zgłosił wniosku o odrzucenie. Projekt idzie do komisji i może być rozpatrywany razem z projektem e, prezydenckim. Czyli My, coś z niego może zostać wniesione do tego projektu prezydenckiego? Ja uważam, że zobowiązanie pana prezydenta Dudy wobec Związku Zawodowego Solidarność... E, gdzie jest zmowa o wieku emerytalnym, ale również o stażu pracy, może być zrealizowana dzięki obywatelskiemu projektowi 40 lat stażu pracy i dobra emerytura. Jesteśmy otwarci, żeby to było 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn, czyli też e, zróżnicowanie, o czym mówi OPZZ, Solidarność, no wszystkie związki zawodowe o tym mówią. Ale jedna rzecz wczoraj <grym> została bardzo wyraźnie podkreślona. To, to umknęło jakoś po ogłoszeniu przez rząd zmian, e, przyjęciu stanowiska w sprawie. Ja chciałam o tym porozmawiać, bo Pan powiedział, że rząd podjął decyzję, bo pewnie o tym chce Pan powiedzieć, tak. nie o obniżeniu, a o podwyższeniu tak. wieku emerytalnego dla rolników, dla ubezpieczonych w KRUS. Dokładnie tak. O co chodzi? Jest stanowisko rządu, w którym wyraźnie widać, że rząd PiSu chce odejść od wcześniejszych emerytur dla rolników. 55 lat dla kobiety, 60 lat dla mężczyzny przy 30 latach ale składkowych. Ale poparł, poparł, zaakceptował projekt a, prezydencki, nie, a w projekcie prezydenckim jest. tego nie ma. O, w, w, znaczy nie ma tego, o czym pan tak, mówi. ale jest, jak, jak się wczytam, to jest na stronie pani premier. Jest to stanowisko przedstawione. Wczoraj to potwierdzał pan minister Zieleniecki, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, że nie będzie woli przedłużenia y, emerytur wcześniejszych dla rolników. Tam też są inne rzeczy zawarte dotyczące łączenia z pracą, ale to tak, jest Panie bardzo ciekawe. Ale to, bo PSL ale to, to wywalczyło państwo, z Platformą. Ale to państwo w poprzednim projekcie y, napisali, że to obowiązuje do 2017 roku, bo, a prezydent to zmienił y, uważając, że powinno to obowiązywać bezterminowo. Naszą intencją jest przedłużenie o kolejne 5 lat i taką inicjatywę ustawodawczą też podejmujemy. Y, I taka była, taki był Zamiar, kiedy dyskutowaliśmy z Platformą, no to były negocjacje. My mieliśmy 30 posłów. Udało się wywalczyć na te 5 lat z intencją, że jak będziemy w kolejnym parlamencie, to będziemy to przedłużać. Ale dzisiaj rząd PiSu daje jednoznaczny sygnał dla polskiej wsi, która tak licznie na PiS zagłosowała, że nie chce przedłużenia funkcjonowania emerytur dla rolników, emerytur w 55 i 60 roku życia. Jeżeli nie będzie chciał też stażu pracy naszego, tego obywatelskiego projektu, no to radykalnie podnosi wiek emerytalny dla. Rolników, tak jest prosty wniosek. Ale, ale projekt pewnie będzie jeszcze długo procedowany, ponieważ wejdzie najwcześniej, jak się dowiedzieliśmy, w październiku, w październiku 2017 październiku... No roku. No więc właśnie, no to jest jakiś czas na, może, no my, my, nie my, my tego zmian. nie odpuścimy, bo, bo uważamy, że tak skokowe podniesienie, to nie jest rozłożone w czasie, to będzie, będzie jednak skokowe podniesienie, jest niezasadne. To jest jeden z najcięższych zawodów. E, najlepiej by było. Czyli przy... intencja była, żeby ten 2017, który był w poprzedniej ustawie napisany, przy... Burzać, tak? Oczywiście. To tak, dlaczego tak. wtedy nie, nie, nie bo, się tego bezterminowo? Bo... Po pierwsze był ruch palikota, który głosował za wszystkim, jak chciał Donald Tusk. Po drugie, taka była nasza siła, mając reprezentację 30-35 posłów. No to e, niestety i, i teraz jest poparcie. niższa siła wasza. E, ale też to nie Platforma się nie mieniła jako te, ta partia, która reprezentuje sprawy wsi, e, tylko PiS chciał reprezentować i dostał bardzo dużo głosów. I teraz tej wsi dziękuję w ten sposób. Panie Przewodniczący, dlaczego Pan i inni posłowie PSL głosowali przeciwko powołaniu doktora Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? No, Instytut Pamięci Narodowej jest miejscem, gdzie po pierwsze powinna być utrwalana i pokazywana prawda historyczna. Bardzo mocno trzeba kłaść nacisk na edukację i na szanowanie różnych środowisk i na szanowanie różnych poglądów, wartości. Też opinii historycznych, które są różne. Różne są opinie dotyczące zamachu majowego. My uważamy, że to było fatalne działanie, które zakończyło się klęską wrześniową. Inni uważają, że to, to było dobre dla, że Piłsudski przyszedł i dobrze zrobił. Myślę, że pod kierownictwem doktora Szarka nie będzie miejsca na myślę, dyskusję. Że, myślę, że nie będzie miejsca na dyskusję. To nie jest osoba, która łączy różne środowiska. To pokazał też w dyskusji na komisji. Ubolewamy Ale nad Ale chodzi tym. o Jedwabne, tak? Nie chodzi o w ogóle o cały ten styl. Chodzi o to, że też Kolegium ipn składa się tylko i wyłącznie z jednej opcji i, i takie e, przedstawia kandydatury. Czy i jak kolejna instytucja. IPN jako kolejna instytucja została zawłaszczona łącznie z kolegium i, i jej prezesem. Mam nadzieję, że w trakcie funkcjonowania będzie szansa, chociaż na pokazywanie też prawd historycznych, nie tylko tych do których są przywiązani dzisiaj rządzący. Do tej pory IPN dawał możliwość dyskusji, tam powstawało wiele, wiele różnych opracowań, czasem nawet kontrowersyjnych, no, które, które wzbudzały emocje, które w zasadzie można by powiedzieć, że czasami się wzajemnie wykluczały. Tak jest też w podejściu do historii, że, że te opinie są czasem skrajnie różne, bo, bo, bo i wrażliwość ta polityczna, społeczna jest różna. I, I, tak i, i, i fakty są interpretowane przez historyków, badaczy w różny sposób. To jest normalne i naturalne. Ja nie widzę nic tym złego, że jest pośród naukowców, badaczy jest dyskusja. Jeżeli jej nie ma i jest tylko jeden tor, to, to wtedy się robi problem. Dzisiaj Przyjmie uchwałę w sprawie rzezi Wołyńskiej. Uchwała ustanawia 11 lipca dniem pamięci o Polakach i ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-upa. I nie będzie aklamacji, bo nowoczesna jest przeciw pewnym sformułowaniom. Platforma zapewnia, liderzy Platformy po wczorajszym spotkaniu zarządu zapewniali, czy nawet Rady Krajowej, zapewniali, że będą za tą uchwałą. Wnosiliśmy tą uchwałę, żeby 11 lipca był Dniem Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. A w końcu ta uchwała to jest ta. Yy, to jest wspólna. Nie, nie, wspólna. znaczy uważam mhm. ją za, za wspólną, bo i KUKI z 15, i, i my, i, było, i kilka PiS. było kilka projektów, mhm. z tego uh, tworzy się jeden. W naszym było wyraźnie zaznaczone ludobójstwo. Ale w, e, i, PiS też i, chyba to i, ale, ale tylko, że jest jeden problem. Mhm. E, że przyjmujemy to po 11 lipca, a nie przed 11, tak jak powinniśmy przyjąć. No takie tak, było ale, oczekiwanie. Ale kre, przyszły, nadzieję. To powinno być to tak naprawdę w ustawie. 11 lipca dniem pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. My będziemy jeszcze wnosić, żeby 12 lipca był dniem pamięci o męczeństwie polskiej wsi w, w Spacyfikowano setki polskich wsi. Takim symbolem jest Michniów w województwie świętokrzyskim, gdzie w dwa dni spalono całą wieś, wymordowano setki Polaków, w tym małe, kilkudniowe dzieci. To Niemcy robili Ale wtedy. Kiedy, kiedy państwo będą o W najbliższym czasie. No oczywiście jest teraz ta przestrzeń do, do przyszłego roku, żeby te dwa dni upamiętnić i żeby to było w ustawie. Tu, tu myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć taką większość. Czyli Jeżeli PiS będzie miał odwagę. Ustawę, tak? Tak, powinno być to na trwałe w ustawie. Tu mamy podobne zdanie jak klub KUKIS-15. Ale myśli pan, że to będzie koniec wieloletnich sporów o to jakimi słowami nazwać to, co się wydarzyło na Wołniu. Yy, że to jest to, ludobójstwo. To bo, bo była taka sposób... dyskusja o wyższości rzezi nad ludobójstwem, Nie, która to, była dosyć... To, to... No to dosyć Nie, nie, nie ma, nie ma e, co e, e, przeskakiwać i e, licytować się na tylko i wyłącznie słowa, bo słowa są ważne i słowo ludobójstwo musi paść, ale najważniejsze jest zrealizowanie. Tak no, właśnie z, taka była dyskusja, z, że słowo ludobójstwa jest nie do przyjęcia dla współczesnej Ukrainy, która chce iść inną drogą. Ale jest e, oczekiwane e, przez wszystkich, e, wszystkie środowiska kresowian, przez e, e, rodziny pomordowanych, bestialsko zabitych jest oczekiwane przez, przez nasze środowiska polityczne i jest naszym obowiązkiem moralnym, żeby pokazać tą prawdę historyczną i tu nie ma kompromisów. W tej sprawie nie ma kompromisów musi to tak wyglądać. To jest zrealizowanie tego apelu, który od wielu lat Środowiska związane z upamiętnianiem ofiar Wołynia mówią nie o, o zemstę, tak, to wszystko ale, wiemy. ale ja pyta, o zabójstwie. Ale ja pytałam, ale o czy, nam czy, czy państwo myślą o tych reakcjach przewidywanych? Te, te reakcje martwią właśnie posłów Platformy i dlatego była taka A dyskusja. A mnie martwiły przez wiele lat i, i środowisko polskiego Stronnictwa Ludowego, reakcje i e, łzy rozpaczy, że nie ma godnego upamiętnienia. E, łzy rozpaczy rodzin, ofiar tych, którzy kultywują tę pamięć. I wreszcie mam nadzieję, że, że te łzy w jakiś sposób zostaną otarte i ja pamiętam rozmowy 11 lipca w tym roku w sali kolumnowej, kiedy organizowaliśmy konferencję dla tych środowisk. No, oni nie wyobrażają sobie innej daty niż 11 lipca, bo była też propozycja, żeby to był 17 września. Dla mnie kompletnie niezrozumiało. I, i oczekiwali bardzo tego. Wielu z nich mogłoby nie doczekać kolejnego 11 lipca, bo to są starsi ludzie i trzeba im oddać tą cześć i pamięć i honor. Panie, to jest bardzo ważne. Panie prezesie, panie pośle, 2700 panu przeszło koło nosa, bo nie będzie podwyżek dla wysokich urzędników posłów i senatorów. Smutno. Dobra zmiana okazała się Taką pazerną zmianą jednak. Tak zwana dobra zmiana oczywiście. Dlaczego pazerną? No bo 5 zł dla emeryta, 500 zł dla matki z dzieckiem i 5 tysięcy dla dygnitarza spisu I taka była propozycja. Widać, no dobrze, że się kolejne. Ale ma 700 dla, dla nie, nie oczekiwałem, prostego posła. Nie, oczekiwałem, z nie oczekiwaliśmy i, i nie, nie chcemy tych podwyżek. Nie są one racjonalne, to nie jest dobry czas. Ale w ogóle powinna być jakaś zmiana, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Na, najpierw pani, pani redaktor, jak można proponować 5 tysięcy? Jak nie, mówiło się, że nie ma 300 zł dla pielęgniarek jeszcze, czy tygodnie, czy cztery tygodnie temu w Centrum Zdrowia Dziecka? Znaczy ja nie wiem. Do, no, rozumiem, że panu chodzi o kwestie, o kwestie etyczne, moralne. Nie, nie tylko etyczne, moralne. To jest przeoszczędności. To, to 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 bo to się to by, tak słabo przekłada. To by, jak by był, to by był naprawdę trudny moment dla rządu, jakby przychodziły kolejne grupy, które mają roszczenia. No dobrze, a co z tym z, co z tymi przychodzą podsekretarzami stanu? Przychodzą których są stosunkowo no, niskie? Potrzebujemy 200-300 złotych podwyżki i rząd będzie mówił, nie mamy. A oni będą mówić, ale proszę, jak to nie macie, jak sobie daliście? Dobrze, nie, dobrze. nie było u pana, jak pan był ministrem, nie było problemu z podsekretarzami stanu? Po, I to jest grupa, która jest pewnie w, w trudniejszej sytuacji niż posłowie, bo posłowie e, mają inny i charakter pracy i też e, mają możliwość darmowych przejazdów na przykład. A sekretarze mhm. stanu muszą sobie jakieś... mieszkań. Ale to musi być w odpowiednim czasie i dużo bardziej racjonalne. No i chyba ta pierwsza, pierwsza dama też, też właściwie to, to, to na uposażenie. Osobiście mi się, mi się ten element podoba. pani I dla pani prezydentowej Dudy, i Komorowskiej, i innych pierwszych dam. on zrezygnowały. Pani Agata Duda zrezygnowała z pracy w szkole. Zresztą chodziłem do tej szkoły, więc wiem, że była dobrym nauczycielem i wiem, że to bardzo e, lubiła ale tą uczyła pracę. uczyła pana? Nie nie, 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 nie chodziłem do klasy z językiem niemieckim, ale jak chodziłem do liceum, już wtedy, wtedy uczyła e, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. E, myślę, że jej tego brakuje. To by była w jakiś sposób rekompensata i wykonuje dużo zadań, jak każda e, żona e, małżonka prezydenta. Dziękuję bardzo. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Beata Michniucz do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.